dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w programie Staszczyk Niezależnie. Dzisiaj pani Marzena Mądrzyk-Białek, neuroterapeuta ze Stowarzyszenia Kończynka, jest gościem Państwa i moim. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie również. Pani Marzeno, chyba te czarne chmury, które zbierały się nad Stowarzyszeniem Kończynka w 2020 roku, chyba dokładnie pamiętam, to był kwiecień, gdy trudno było, bardzo nawet trudno, chyba troszeczkę rozchodzą się, wychodzi słońce. No bardzo dobrego słowa pan redaktor użył, troszeczkę, troszeczkę, no tak. My tak naprawdę przez tą sytuację związaną z COVID-19 przez półtorej miesiąca nie pracowaliśmy w ogóle. Centrum było zamknięte, także to był okres bardzo trudny dla nas. Tak naprawdę no nie wiedzieliśmy, czy przetrwamy dalej, prawda? No właśnie, i przetrwaliście dalej i teraz jest dość szeroka oferta, oferta interesująca, oferta nie tylko dla podopiecznych Kończynka, ale również dla radomszczan i nie tylko, bo jest taka tajemnicza nazwa biofeedback. To oczywiście dlatego pani jest tu u mnie dzisiaj, żeby wytłumaczyć, co to takiego jest, bo to jest coś bardzo interesującego i ciekawego, nie tylko w obecnej dobie, ale przede wszystkim chyba w dobie koronawirusa. To znaczy tak, biofeedback jest bardzo ważną metodą, tylko pozwolę sobie ją wymienić za chwilkę, ponieważ ta oferta, o której pan redaktor wspomniał, głównie akurat skupia się na metodzie mikropolaryzacji mózgu. Czyli? Tak, to jest taka przezczaszkowa stymulacja mózgu za pomocą prądu stałego. Czyli dla ludzi, którzy są po udarze. Tak, nie tylko, ale akurat tą ofertę chcielibyśmy jakby dedykować tej grupie pacjentów z uszkodzeniami mózgu, po udarach, po wypadkach komunikacyjnych, ewentualnie jakichś urazach mechanicznych. Czyli zapytam jako zupełny laik, na czym to polega dokładnie? Ktoś zgłasza się, kto jest właśnie po udarze, po uszkodzeniu mózgu, po wypadku, tak jak pani powiedziała, komunikacyjnym i co mu wtedy możecie zaoferować, jak się nim zajmiecie i co robicie? Tak, to znaczy najczęściej taki pacjent, który dozna udaru, opuszcza szpital, oddział neurologiczny, no i tak naprawdę pozostaje jakby sam sobie, prawda, szuka pomocy, szuka rehabilitacji, która zazwyczaj trwa kilkanaście miesięcy lub czasami kilka lat, prawda? No i wtedy cała rodzina staje na głowie, zaczyna się zbiórka funduszy na jakiś konkretny turnus rehabilitacyjny. Te turnusy odbywają się oczywiście w różnych dużych miastach w Polsce, a my tak naprawdę jakby tą ofertę turnusową możemy polecić właśnie w Koniczynce. Mamy na miejscu taki sprzęt, między innymi mikropolaryzację mózgu i możemy tą pomoc tutaj, tej pomocy po prostu udzielić. Czyli rozumiem, że odbywają się takie sesje. Tak, mikropolaryzacja trwa przez 10 dni, nie przerywamy cyklu 10 spotkań. Tak. Czyli codziennie ten pacjent przychodzi na spotkanie, ale to zależy od stopnia uszkodzenia mózgu, od stopnia tego uszkodzenia w ogóle w organizmie, jak to wygląda? Bo czy na przykład 10 tych sesji zakładacie, że już pomoże? Nie. To znaczy tak, oczywiście kwestia bardzo indywidualna. Na pewno musi to być, pierwszy cykl trwa zawsze 10 spotkań i tak naprawdę to już terapeuta na podstawie badania EEG, które zawsze na początku zlecamy, ponieważ na jego podstawie pacjent jest kwalifikowany bądź nie do tej mikropolaryzacji, bo są też przeciwwskazania. I wtedy ustalamy czas trwania tej mikropolaryzacji każdego dnia oraz również natężenie prądu, bo my jest czasem również zwiększamy. No właśnie i... Rozumiem, już pacjenci są, którzy korzystają z tego? Oczywiście, już kilkudziesięciu pacjentów mieliśmy. Niektórzy już mieli nawet 3 mikropolaryzacje w ciągu pierwszego roku, tak. I jakie są tego efekty? Chcąc wytłumaczyć, jeżeli to znaczy... ktoś na przykład, nie wiem, nie mówi, czy... Bo to wszystko związane jest oczywiście z funkcjonowaniem mózgu, prawda? Oczywiście. Wszystko czyli jakie sprowadza są tego się efekty? Tak, do mózgu. Jakby pani mi mogła dać naszym telewizjom właśnie taki przykład. No przykład, na przykład mamy pacjenta, który doznał urazu mózgu, a konkretnie okolicy odpowiedzialnej za mowę, tej okolicy w lewej półkuli. I tak naprawdę dzięki mikropolaryzacji, dzięki, oczywiście to jest metoda wspomagająca, należy o tym pamiętać, tak naprawdę bardzo dobrze jest ją łączyć z innymi rehabilitacjami, na przykład z logopedią, czy też z rehabilitacją, ponieważ jakby skuteczność mikropolaryzacji powoduje 44% skuteczność innych terapii. O, dokładnie tak. Jeszcze zapytam, bo interesuje mnie jedna rzecz. Ktoś przychodzi na taką sesję pierwszą, drugą, trzecią, dziesiątą. Tak. Czy ma jakieś zadania do wykonania w domu? Czy to trzeba to wspomagać jeszcze jakąś pracą w domu? To znaczy tak, podczas mikropolaryzacji, oczywiście tak jak mówię, zależy od dysfunkcji, z jaką pacjent przychodzi. Właśnie ta nowa oferta
oferta, o której wspomnieliśmy, ma tak wyglądać, że podczas mikropolaryzacji pacjent ma jakby taki pakiet podstawowy, który gwarantuje mu również 10 godzin rehabilitacji ruchowej bądź terapii z logopedą. Czyli podczas stymulacji mózgu, kiedy ma czepek na głowie, kiedy jedna elektroda stymuluje tą mniej sprawną półkulę, wtedy jest prowadzona inna terapia. Także naprawdę skuteczność wtedy jest dużo wyższa po prostu tych terapii. No bardzo ciekawe przedsięwzięcie i propozycja bardzo ciekawa, ale oprócz tego to jeszcze jest coś, co chciałbym również, żeby Pani mi wytłumaczyła wśród tych propozycji kończynki, to jest cyberoko. Tak, to jest właśnie również bardzo dobra propozycja, którą mamy na miejscu tutaj w Radomsku. Tak naprawdę największe ośrodki rehabilitacyjne w Polsce, gdzie właśnie odbywają się te turnusy, w których koszt jest naprawdę niejednokrotnie bardzo duży, od kilku do kilkunastu tysięcy Rozumiem, złotych. Rozumiem, że Wy cenowo jesteście bardzo konkurencyjni. Oczywiście, ten pakiet podstawowy, o którym wspomniałam, to jest koszt 1400 zł. Tych 10 sesji? W skład tego wchodzi 10 sesji mikropolaryzacji plus. Albo 10 godzin terapii z logopedą, albo 10 godzin rehabilitacji ruchowej. Jeżeli już mówimy w tym momencie o biznesie, to spytam się, czy to może być rozłożone na raty? Myślę, że temat jest na pewno do uzgodnienia. Jesteśmy bardzo zawsze elastyczni. Nawet teraz mamy taki projekt, myślę, że też warto o tym wspomnieć, terapia zawieszona. Na stronie internetowej Koniczynki można przeczytać i właśnie tutaj również pokazujemy, w jaki sposób każdy z Państwa może wesprzeć naszych podopiecznych bezpośrednio, przelewając pieniążki bezpośrednio na konto danej osoby i ta osoba przeznacza te pieniążki na rehabilitację. A co jest Pani Marzenko pod hasłem hydroterapia? Hydroterapia to jest tak naprawdę masaż w wodzie, który oczywiście prowadzi wykwalifikowany fizjoterapeuta bądź rehabilitant, prawda? Jeszcze jedna sprawa jest bardzo ważna. Tak mnie się oczywiście wydaje z mojego punktu widzenia, że jeżeli ktoś chce podjąć się tej właśnie terapii, chyba każdy dzień zwłoki to jest niestety, ale pracuje na niekorzyść pacjenta. No niestety tak, szczególnie w sytuacji osób poudarowych. Czy to był udar niedokrwienny, który częściej występuje, czy też krwotoczny, to tak naprawdę czas tutaj gra ogromną rolę. Powinniśmy jak najszybciej tą rehabilitację rozpocząć, zanim dojdzie do po prostu większych zmian, utrwalonych jakichś wzorców w mózgu, prawda? Tu nie ma żadnej bariery wiekowej. Nie, tutaj nie ma bariery wiekowej. Jeśli chodzi o metodę EEG biofeedback, taka bariera jest. Ponieważ tam tak naprawdę osoba, która pracuje z terapeutą, no musi mieć już pewien poziom świadomości, jakie zadanie ma wykonać, prawda, na monitorze telewizora. Tak. To jest bardzo ważne. Tak. Czyli rozumiem, chcąc skorzystać z tej metody, co ktoś, kto teraz nas słucha, rodzina pacjenta, który jest po udarze mózgu, co musi zrobić? Wystarczy, że tylko zadzwoni do Stowarzyszenia Kończynka w Radomsku? Tak, wystarczy, że do nas zadzwoni. Panie z recepcji pokierują takiego pacjenta do konkretnego terapeuty. Bardzo ważna też informacja, zawsze zaczynamy diagnozę od wykonania badania EEG. Ponieważ to jest badanie diagnostyczne, wykonuje je dr Paweł Borkowski, który do nas przyjeżdża kilka razy w miesiącu i na tej podstawie właśnie kwalifikujemy. No właśnie, a co może dyskwalifikować przyszłego pacjenta, żeby skorzystał z tego biofeedbacku? Albo z mikropolaryzacji, właśnie. Bo podobne są przeciwwskazania. No przede wszystkim jakieś elementy metalowe. Zastawki, rozruszniki serca na przykład, no bezwzględnie ognisko padaczkorodne, które wyjdzie w zapisie EEG. Wtedy już tak naprawdę nie podejmujemy się ani mikropolaryzacji, ani biofeedbacku. Ciąża, choroby nowotworowe. Tyle. Długa jest teraz kolejka do biofeedbacku, czy nie? Nie, w tej chwili mamy 3 terapeutów od biofeedbacku i 2 gabinety. Także my tak naprawdę fajnie się uzupełniamy i jeśli przychodzą osoby chętne, no to myślę, że najdłużej 2 tygodnie i spokojnie jakieś miejsce się dla nich znajdzie. No to dochodzę do wniosku, Pani Marzeno, że te chmury to nie tylko rozchodzą się, ale już jest samo błękitne niebo nad Stowarzyszeniem Kończynka. Dziękuję Pani bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Ale nie kończymy naszej rozmowy, bo teraz taką wygłoszę oczywiście regułkę, że za chwilę tradycyjny podpis na ścianie pamięci programu Starszych Niezależnie złoży Pani Marzena Mądrzyk-Białek, neuroterapeuta ze Stowarzyszenia Kończynka. Zapraszam Panią serdecznie. Dziękuję bardzo. I tradycyjnie poproszę mojego gościa o podpis na ścianie pamięci. Bardzo mi miło.
Dziękuję bardzo. I dziękuję jak zwykle bardzo. Kończymy podpisem kolejny program Staszczyk Niezależny, a ja zapraszam niezmiennie poniedziałek, środa, piątek o godzinie 19:45. Zapraszam do usłyszenia, do zobaczenia.